Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. A naszym gościem jest starosta leszczyński, pan Jarosław Wawrzyniak. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam. Jak tam droga przez Konkolewo, z Konkolewa, do Osieczna już zrobiona, czy jeszcze nie do końca? Można powiedzieć, że zrobiona. Dzisiaj firma Strabag zgłosiła zakończenie robót. Mamy 2 tygodnie na odbiór. Myślę, że nie będzie tam żadnych niespodzianek, że bez problemu droga zostanie odebrana. Ważna, duża inwestycja w skali powiatu. No w zasadzie również jest zakończona druga inwestycja wykonywana przez firmę Strabag, czyli przebudowa ulicy Murkowskiej w Wilkowicach. No i też w ostatnich dniach firma Drogi i Ulice zgłosiła zakończenie przebudowy ulicy Śmigielskiej w Osiecznej, czyli praktycznie te najważniejsze prace drogowe kończymy. Jesteśmy na etapie odbiorów. No, z takich rzeczy, które jeszcze się dzieją, to budowa chodnika, takiego chodnika z założeniem, że będzie to tam również ruch rowerowy, Pawłowice, Kociugi. No i to w zasadzie ten sezon budowlany, można powiedzieć, w powiecie na ten rok zostanie zakończony. Bardziej już myślimy o planach na rok przyszły. Podpisujemy umowy, czy w części już umowy podpisane. No, ta największa, taka powiedzmy strategiczna inwestycja przyszłoroczna, czyli przebudowa drogi Osiecznego-Niembice z firmą Kolas. No i też rozpoczęła się... To już jest umowa podpisana? Tak, umowa podpisana. I plac budowy już przekazany, czy jeszcze nie? No, podpisanie umowy, no, można powiedzieć, praktycznie jest jednoznaczne z przekazaniem placu budowy, chociaż te prace jeszcze tam się nie dzieją. Oczywiście będą musiały być rozpoczęte wycinki drzew, która czasami wzbudza kontrowersje, ale tak jak zawsze podkreślamy, że no mniej więcej 2 razy tyle drzew sadzimy, co wycinamy, to te nasadzenia zresztą też trwają, co prawda jeszcze nie na tym odcinku, czy w okolicach Osiecznej. Akurat sadzimy w tej chwili Zarząd Dróg Powiatowych około 200 drzew przy drodze Szczyrzewice-Henrykowo. Również już przygotowywane jest kolejne 200 drzew, w tym takie drzewa miododajne z projektu Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo ciekawy projekt, z którego co roku korzystamy, ale również przy innych odcinkach też już kolejne nasadzenia są przygotowywane, także ponad 400 drzew tej jesieni zostanie posadzone, a oczywiście w zamian za tą wycinkę przy drodze Osiecznego-Niembice, to już po zakończeniu budowy oczywiście też tam będą sadzone. Także tak, ale to jest ile nowych na jedno stare? Tak jak powiedziałem, około 2 nowych za jedno wycięte. Taki z reguły jest przelicznik. A przy tej drodze do Goniembic ile musi być wycięte? No tam jest ponad, na całym odcinku jest ponad 600 drzew. No nie pamiętam teraz, ile dokładnie na odcinku Osieczna-Goniembice, bo zgodę mamy na cały odcinek Osieczna-Lipno. No natomiast niewątpliwie te nasadzenia będą w skali takiej prawie dwukrotnej. Czyli kilkaset tych stawek to są lipy, zdaje się, pójdzie pod piłę. Tam są różne. Ale duże stawie drzewa i pojawiło się pytanie, co z tym drewnem pozyskanym, bo to będzie tych metrów sześciennych bardzo dużo. Wiem, że nawet jeden z radnych powiatowych o to pytał, jak to będzie zagospodarowywane. Będzie to zwiezione przez wykonawcę zgodnie z umową na plac wskazany przez Zarząd Dróg Powiatowych. Już jesteśmy po wstępnych rozmowach z nadleśnictwem Karczma Borowa. Oczywiście tutaj trzeba fachowców, żeby to zinwentaryzować, wycenić i wskazać jakby przeznaczenie, bo oczywiście różny stan jest tych drzew. No, część tych drzew to jest taka już w stanie takim zagrażającym bezpieczeństwu i pewnie jakiejś dużej wartości, korzyści z tego nie będzie. Niewątpliwie no, trzeba to właśnie zinwentaryzować, ocenić i tutaj mamy wstępną zgodę Nadleśnictwa Karczma Borowa, że te czynności zostaną przez pracowników Nadleśnictwa wykonane. No i dopiero po tym, po stwierdzeniu, jak gdyby, do czego to drewno się nadaje, podejmiemy decyzję, w jaki sposób zagospodarować. Ale oczywiście planujecie tak to sprzedawać normalnie na wolnym rynku mieszkańcom, czy jakieś inne pomysły? Być może część, która będzie się nadawała do przerobu, na przykład do wykorzystania w tartaku
jeżeli byłoby to takie zainteresowanie, oczywiście w tą stronę pewnie większą wartość będzie to miało niż drewno do spalenia. Także dopiero po ustaleniu, które czyli do czego się nadaje. Dobrej jakości może być tak sprzedane firmom drzewnym na te materiały takie na meble na przykład, a ta gorsza jakość może iść na opał. Dokładnie. Nie no, pytam, bo na pewno wiele osób teraz uszami strzyże, czy będzie fajne drewno do kupienia do kominków. Ja nie wiem, kiedy ta wycinka jest planowana mniej więcej? Wykonawca zapowiedział, że w końcu października rozpocznie działania na tej drodze, oczywiście, które zaczną się od właśnie wycinki drewna. Także oczywiście przełom października i listopada. Tak, ja nie jestem fachowcem, więc nie wiem, czy to drewno od razu będzie mogło iść na opał, czy ono musi jednak wyschnąć przez jakiś tam dłuższy czas, więc... No to, co do kominków, na pewno tak zwane sezonowanie, rok czy dwa musi wyschnąć. Czyli tak. Na ten sezon grzewczy raczej jeszcze opału na sprzedaż nie będzie, tak. Ale słyszą Państwo, że plany sprzedaży tego drzewna będą. Jeżeli idzie o inne zaplanowane jeszcze na przyszły rok inwestycje, wiem, że są wnioski znowu do dofinansowań. No tak, przede wszystkim wnioski, które nie są rozpatrzone jeszcze, to projekt przebudowy drogi od DK12 do Pawłowic. Drugi projekt przebudowy drogi przez Grunówko, też taki od dawna oczekiwany. Przez wieś Grunówko. Przez wieś Grunówko, Leszno, dokładnie. Leszno-Grunówko. Nie, no tam ta droga była poszerzana, ale jest plan budowy ścieżki rowerowej z Leszna do Grunówka, ale to w ramach ZIT-u, tego wspólnego projektu leszczyńskiego miasta Leszna i gmin otaczających Leszno. Natomiast ostatni złożony wniosek to po raz kolejny próbujemy uzyskać dofinansowanie na przebudowy drogi od drogi wojewódzkiej do Śremu, czyli od Wojnowic w kierunku z granicy z powiatem kościańskim w kierunku Zgińca. No niemniej jednak z programu rozwoju obszarów wiejskich, gdzie mamy możliwość uzyskania około 2 milionów złotych, no w proporcjach 2/3, 1/3, to optymalna wartość takiej inwestycji to 3 miliony złotych i za te 3 miliony złotych niestety dzisiaj nie zrobimy całego odcinka, ale odcinek właśnie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do takiego przepustu na kanale, który tam biegnie, to jeszcze nie jest granica, to jest ponad kilometr, ale jeszcze około 2 kilometrów zostaje do granicy z powiatem kościańskim. Niemniej jednak oczywiście, no biorąc pod uwagę też, że ten odcinek, który na dzisiaj nie jest planowany w ramach tego projektu jest w nieco gorszym stanie, to oczywiście ten drugi odcinek też będzie zrobiony i no ma być jeszcze w październiku ogłoszony z programu rozwoju dróg lokalnych taki program remontowy. Nie znamy dzisiaj zasad, jeżeli te zasady w jakiś sposób będą odpowiadać warunkom, które tam są na tej drodze, to spróbujemy też złożyć tak, żeby być może w jednym czasie, w jednym okresie kompleksowo zakończyć temat drogi Wojnowice w kierunku Zgińca. No rzeczywiście to jest dzisiaj, powtarzam, najgorszy odcinek takiej drogi asfaltowej, niegruntowej w powiecie leszczyńskim i już bezwzględnie w przyszłym roku no, musi ta droga być naprawiona. Także te plany są bardzo ambitne. No to, co już w tej chwili jakby jest zakontraktowane, rozpoczęły się działania związane z przebudową drogi. Na razie póki co takie planistyczne, projektowe, Wijewo-Potrzebowo, bo tam no, nie mamy projektu, będzie to robione w formule zaprojektuj i wybuduj. Natomiast no, żeby w tej formule ogłosić przetarg, no to musimy mieć plan funkcjonalno-użytkowy, który właśnie się w tej chwili już robi. No planujemy, że do końca roku będzie to skończone i do końca roku ogłosimy przetarg na przebudowę drogi Wijewo-Potrzebowo. Także ten przyszły rok szykuje się, jeżeli chodzi o inwestycje powiatowe, dość, bym powiedział, bogato i pracowicie. No jest, przypominam, już tylko miesiąc do przygotowania projektu budżetu na rok przyszły, bo do 15 listopada ten projekt trzeba złożyć, więc rozumiem, że już tam dopinacie oczywiście, pozycje. I te wszystkie pozycje, o których właśnie mówiłem, oczywiście zostaną w budżecie, w projekcie budżetu uwzględnione na przyszły rok. A jak już mówimy o budżecie, no to trzeba jeszcze uwzględnić rosnące ceny energii na przykład, gazu, prądu. Jak tu wyglądać na razie, rachunki w was biją mocno? Powiat jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie posiada zbyt wielu obiektów, bo dwa w zasadzie obiekty, w których mieści się starostwo, plus specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Rydzynie, no porównując z innymi samorządami, no to jednak mimo wszystko tych obiektów w porównaniu z miastem czy z gminami mamy stosunkowo mało, także z tego powodu te wzrosty cen nie są aż tak dla nas, dla budżetu powiatu dotkliwe. No niemniej jednak już na tych podstawowych kosztach, czyli
czyli prądu, gazu, widzimy, porównując taką średnią miesięczną do ubiegłego roku, no to ponad 50% na pewno ten wzrost na tym poziomie jest widoczny. No natomiast to nie są jakieś ogromne wartości. No, a jakie to są rachunki mniej więcej? To są rachunki na poziomie w tej chwili około, załóżmy, za prąd, za starostwo około 17 tysięcy złotych miesięcznie, no, czyli w skali budżetu to nie są aż takie wielkie rachunki, natomiast to, no jest 17 to jest ten poprzedni czy ten nowy? Ten nowy, ten nowy. 5 tysięcy, mm-hmm. 5 tysięcy, poprzednio było to około 11-12 tysięcy. Podobnie za koszty ogrzewania, również w tej samej skali, jeżeli chodzi o te podstawowe ceny, także no, to są kwoty rzędu 130-140 tysięcy, mm-hmm. także ogólnie to nie jest jakieś... A specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, tutaj jak wyglądają rachunki? Również na podobnym poziomie jest ten wzrost. Kilkunastu tysięcy, natomiast w skali całego budżetu około 150 czy 100 tysięcy, no to nie jest jakaś wartość, która tutaj by budżet zrujnowała. No liczymy się z tym, że te koszty będą jeszcze wyższe, no ale biorąc pod uwagę, że mamy stosunkowo małą ilość obiektów do utrzymania, do ogrzania i które zużywają gaz, prąd i ciepło z MPC-u, no to nie będzie to jakiś znaczący wydatek, zwiększenie ciepło wydatku. Ciepło macie miejskie. Tak. A jeszcze zapytam, bo te ceny prądu, one są takie ogromne dla gmin, które właśnie zawierają umowy, czy ogłaszają przetargi. Wy będziecie musieli też ogłaszać przetargi, czy jedziecie na starej umowie? Mamy jeszcze umowę, jeżeli chodzi o prąd, ważną do przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że tak to pozostanie i ta cena jest jeszcze mniejsza od tej urzędowej. Myślę, że tu się w tym zakresie nic nie zmieni. Oczywiście biorąc pod uwagę nowe umowy, które samorządy podpisują, no to rzeczywiście ta cena, ta urzędowa niedawno właśnie ustalona, jest tutaj takim ratunkiem, bo te koszty są ogromne, szczególnie jeżeli chodzi o samorządy gminne, miejskie. Także no, niewątpliwie jest to ważne dla samorządów, że taki limit, taka granica została tutaj ustalona. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan starosta Jarosław Wawrzyniak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie.